za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ze mną Paweł Ptaszek, wójt gminy Tymbark. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie wójcie, wchodzę rano na stronę gminy Tymbark, widzę zakładkę, że dziś wspaniałe powietrze. Na zielono wszystko dbacie, widzę bardzo o tą informację w ogóle i o czyste powietrze też. Tak, staramy się dbać zarówno o informacje na temat czystego powietrza. Są 3 czujniki na terenie gminy zainstalowane, które na bieżąco monitorują czystość powietrza, a poza tym po pierwsze promujemy to, aby palić tylko certyfikowanymi paliwami i też, co jest niestety obowiązkiem gminy, ale prowadzimy kontrolę. Jak idą te kontrole? Dbają ludzie? Tak, generalnie myślę, że z roku na rok świadomość ekologiczna jest trudna, chociaż teraz należy powiedzieć, że pewną przeszkodą w tej energetycznej transformacji naszego regionu są drogie paliwa, zwłaszcza drogi gaz i trzeba powiedzieć otwarcie, jest to pewien problem. Mhm. Panie wójcie, kilka dni temu porozumienie w sprawie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Chodzi oczywiście o budowę nowej drogi z okolic Limanowej do Gdowa i tu pan również był jednym z sygnatariuszy podpisania tego porozumienia z władzami województwa małopolskiego, ponieważ przez gminę Tymbark będzie ta droga planowo, taki korytarz przechodzi. Którędy? Jakie to są sołectwa? Tak, ta droga regionalna, droga wojewódzka to wielka szansa. Cieszymy się z tej inicjatywy marszałka Witolda Kozłowskiego budowy nowej drogi, nowego połączenia Limanowa-Gdów w kierunku na Kraków. Ze wstępnych ustaleń korytarz ma biegnąć obecną drogą powiatową, która będzie podniesiona do standardu drogi wojewódzkiej, drogi regionalnej. Limanowa, Łososina Górna, Koszary, Piekiełko, czyli przez gminę Tymbark w kierunku Rybia, a później nowym śladem w kierunku Rupniowa, następnie Tarnawy, a później znowu przez powiat bocheński już istniejącymi drogami powiatowymi. Jest to oczywiście wstępna koncepcja i teraz właśnie to porozumienie zawiera finansowanie tego wstępnego studium i to studium odpowie, czy ten korytarz jest właściwy, jakie są uwarunkowania ekologiczne, techniczne i również społeczne. Centrum Tymbarku będzie połączone z nową drogą? Planujecie? Przez centrum Tymbarku nie będzie przebiegała ta nowa droga. Zresztą w mojej ocenie nie byłoby takich warunków technicznych i mogłoby to również napotkać pewne problemy związane ze ścisłą zabudową urbanistyczną. Natomiast od centrum Tymbarku do tej drogi będzie około 2,5 km drogą powiatową. I dodam tylko tyle, że już gmina Tymbark aktualizuje dokumentację projektową na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Tymbark-Piekiełko i mamy taką nadzieję, że powiat limanowski wspólnie z nami w następnych latach przystąpi do przebudowy tej drogi powiatowej Tymbark-Piekiełko, co nie ukrywam byłoby pewnym elementem pewnego układu, spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy pod kątem budowy drogi regionalnej. Jak właśnie mówimy o tym spójności komunikacyjnej, to warto wspomnieć o linii kolejowej do Podłęża, bo ten temat też jakby cały czas jest aktualny po tych już kilkudziesięciu latach jego planów. Ja nie chcę tu używać takiego zwrotu ostatnio modnego hub komunikacyjny, ale no jednak Tymbark gdzieś ukryty między górami kilkadziesiąt lat nagle tutaj jest taka szansa, że stanie się takim węzłem trochę Limanowszczyzny. No bo tak, bo będziemy mieć linię kolejową. Jeśli połączycie się z drogą nową, która biegnie w stronę powiatu wielickiego, bocheńskiego, no to otwierają się możliwości szybkiego, prawda, dotarcia i koleją, i samochodem do gdzie? Do A4, do Krakowa. Jak A4 to wiadomo granica zachodnia, jak Kraków to wiadomo lotnisko, no to tutaj chyba ogromne możliwości, panie wójcie. Tak, postrzegam to jako ogromną szansę rozwoju gminy Tymbark, tym bardziej, że przecież Tymbark stoi przedsiębiorczością. My mamy bardzo wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą wymianę handlową, potrzebują dobrej drogi. Obecna sieć komunikacyjna właśnie w stronę obwodnicy Krakowa, w stronę A4, no nie spełnia standardów dobrej drogi i byłaby to ogromna szansa zarówno dla transportu towarowego, ale także dla transportu mieszkańców, bo przecież te połączenia z Krakowem wielu naszych mieszkańców studiuje, uczy się, pracuje. No ale w drugą stronę też, prawda? Przyjazd turystów. Tak, również. Gorce, Beskid Wyspowy.
Tak. Strony Sądecczyzny. Tak, dlatego dla nas na pewno zarówno linia kolejowa, która jest planowana do budowy, jak również ta droga regionalna, to jest ogromna szansa na zwiększenie dostępności komunikacyjnej i Tymbark, tak jak pan powiedział, Tymbark, Piekiełko, stałyby się takim węzłem komunikacyjnym, ważnym w całym regionie, a nawet w całej Polsce. Trochę to brzmi tak, a jednak, prawda? Że może tak być. Do tego oczywiście życzymy. Panie wójcie, te inwestycje, jak już wspominamy, co teraz się dzieje na terenie gminy? Co się będzie działo? Bo tam też chyba z Polskiego Ładu coś się tak? Tak, ogłosiliśmy w tamtym tygodniu przetarg na dużą inwestycję wodno-kanalizacyjną finansowaną ze środków Polskiego Ładu. To jest budowa sieci wodociągowej w Podłopieniu, Tymbark Góry, na osiedlu Węglarka Limierze. Planujemy również modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków. Planujemy także rozbudowę sieci wodociągowej w niektórych częściach gminy. Także czekamy na rozstrzygnięcie przetargu. Równocześnie rozpoczęliśmy także prace drogowe. Trwają prace na drodze Przymiarki. Przeprowadziliśmy część takich pierwszych wiosennych remontów pozimowych i niebawem zaczynamy modernizację nowej drogi. To jest na drogi Sobczakówka w Podłopieniu. To jest jedna taka z głównych dróg w Podłopieniu, która wymagała remontu. W tym momencie przedwczoraj podpisana została umowa na budowę tej drogi, także myślę, że prace ruszą niebawem. Mhm. A jeśli wiosenne remonty po zimie, to też wiosenne sprzątanie, tak? Tu się szykuje jakaś akcja grubsza, śmieci tak, dużo? Tak, z inicjatywy radnych powstał taki pomysł, aby mieszkańcy, radni, abyśmy wzięli sprawy porządku gminy w swoje ręce, dlatego planowaliśmy tą akcję w sobotę, ale zima pokrzyżowała wiosenne sprzątanie. Będziemy planować nowy termin, myślę, że już po świętach i chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców do takiego włączenia się w akcję sprzątania, bo porządek w naszej gminie to nasza wspólna sprawa. Natomiast od razu mówię też, prowadzimy taką politykę zero tolerancji dla zaśmiecania gminy. Zamontowaliśmy w kilku newralgicznych miejscach fotopułapkę, jeśli dochodzi do zanieczyszczenia gminy, do bałaganienia w ten efekty sposób. Efekty są jakieś pierwsze też? Zgłaszamy sprawy na policję konsekwentnie. Tym bardziej, że od 1 stycznia działa na terenie gminy PSZOK, punkt selektywny zbiórki odpadów, także każdy mieszkaniec ma możliwość wyrzucenia śmieci do PSZOK-u. Zmieńmy temat, panie wójcie. Uchodźcy z Ukrainy, bo tu też nawiązywaliśmy właśnie do tej integracji mieszkańców. Było jakieś spotkanie, prawda, ostatnio? Ile tych uchodźców jest u państwa w tym momencie? Łącznie mamy ponad 100 uchodźców. W większości są to osoby przebywające dzięki życzliwości naszych mieszkańców i otwartości ich domów, przebywające w domach prywatnych. Zorganizowaliśmy takie spotkanie integracyjne z mieszkańcami pochodzącymi z Ukrainy. Chcieliśmy ich poinformować o uwarunkowaniach prawnych, o możliwościach pomocy społecznej. Chcieliśmy też, aby wzajemnie bliżej się poznali i aby także poznali nas, prawda, urząd gminy i aby po prostu byli zapoznani z możliwościami, również z obowiązkami, jakie na nich są. To są osoby przebywające w prywatnie, tak? Na kwaterach prywatnych? W większości prywatne, ale mamy także w dwóch pensjonatach osoby przebywające z Ukrainy. A dzieci do szkoły pójdą w gminie? Dzieci ukraińskie? Tu też już jest ogarnięty temat. Tak, dzieci już chodzą. Łącznie mamy około 50 dzieci. Nie wszystkie są jeszcze w wieku szkolnym. Natomiast już te dzieci chodzą, te dzieci, które są w wieku szkolnym, uczęszczają do szkoły, integrują się. Dodam, że uruchamiamy również w bibliotece gminnej taki kurs języka polskiego dla Ukraińców, po to, aby te bariery językowe były przełamane i aby też otworzyły szanse na zdobycie pracy. Właśnie, i o tą pracę chciałem zapytać. Jak to wygląda? Też jakieś propozycje macie? Czy ci ludzie, którzy już u państwa są, oni wykazują taką inicjatywę przejęcia też inicjatywy za własne życie, ułożenie go sobie tutaj, czy może chcą wracać? Jak to u was jest? To zależy od ich sytuacji osobistej i od możliwości też zarobkowych. Są osoby, które przebywają tutaj z zamiarem tymczasowym i nie wiążą jakichś dłuższych planów z pobytem na terenie naszej gminy. Natomiast są osoby, które chętnie by podjęły pracę i tutaj
Muszę powiedzieć, że przedsiębiorcy wykazali się otwartością, tym bardziej oferują miejsca pracy i chętnie zatrudniają osoby z terenu kraju. Tak, jeśli nawiązujemy do tego tematu, to takie tradycje strzeleckie również u Państwa są związane z tą, jak już mówimy o tej, o wojnie, o obronności. Teraz nawet mieszkańcy Tembarku, zdaje się, zdobyli jakieś nagrody w związku z konkursem u strzelca, ale też macie szkołę, która zajmuje się obronnością. Proszę nam przypomnieć, jak to wygląda. Tak, tutaj dzięki chociażby pani Barbarze Janczy, nauczyciel WF-u, która prowadzi taką sekcję strzelecką. Te tradycje strzeleckie są kontynuowane. To nie jest tak, że my zaczynamy je teraz, kiedy się o tym częściej mówi z uwagi na wojnę, ale już od wielu lat zawody strzeleckie i ta sekcja strzelecka jest prowadzona. Wczoraj były zawody strzeleckie, a dzisiaj właśnie będzie wręczenie takiej uroczystości, będzie wręczenie nagród i co więcej strzelają osoby dorosłe, strzelają całe rodziny wielopokoleniowe od dzieci, przez rodziców, a czasami także i dziadkowie. Mhm. Tu przyszło mi do głowy, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś zbyt prosto, ale pamiętam, że w jesienią pojawił się taki temat u Państwa w gminie, gdzie mieszkańcy prosili, aby nadleśnictwo zajęło się taką sprawą ewentualnej potrzeby odstrzału wilków, bo był temat z łopienia, zdaje się, ze stoków łopienia podchodziły, porywały psy, też niektórzy mieszkańcy czuli się zagrożeni. Jak tu gmina rozwiązała ten problem? Czy jakieś sygnały są dalej? Faktycznie problem wilków, które biegały między zabudowaniami, bo tak się zdarzało, pojawiał się, dostaliśmy takie zgłoszenia, nie pozostaliśmy bezczynni. To, co oczywiście jest możliwość, jak gminy, zgłosiliśmy sprawę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No to oni muszą podjąć decyzję o ewentualnym odstrzale takim planowym, prawda? Takiej osobnika zagrażającego na przykład, jeśli tak, wilk jest zwierzęciem pod ochroną, pod ścisłą ochroną, więc tutaj możliwości są małe. Tu oczywiście ewentualny odstrzał byłby najdalej idącą jakby działaniem. No mówią takich groźnych już. Tak, są z tego, co mamy informacje, są, że tak powiem, bardziej łagodniejsze formy odstraszania, bo na pewno nie jest sytuacją normalną, jeśli wilki schodzą do osiedli, a z tego, co wiemy, na łopieniu żyje właśnie wataha wilków i coraz jest śmielsza wobec ludzi. No to trzeba będzie też trochę pomyśleć, jak to w przyszłości gdzieś rozwiązać, prawda? Bo życie obok takiej watachy może nastręczać jakiś problemów w przyszłości. Więc to... Na pewno jest to nowa sytuacja. Od kilkudziesięciu lat wilki się nie pojawiały w naszym rejonie i budzi to zrozumiałe obawy części mieszkańców. Tymczasem przed nami otwarcie miasteczka ruchu drogowego. To już w połowie maja, tak? My będziemy patronem oczywiście tego wydarzenia. Tak, cieszę się, że Radio RDN obejmie patronat. Zapraszamy wszystkich chętnych 14 maja w sobotnie popołudnie na otwarcie miasteczka ruchu drogowego. To otwarcie będzie połączone z taką akcją edukacyjną skierowaną w kierunku udzielania pierwszej pomocy. Zaangażowało się wiele instytucji, m.in. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, który wesprze nas w tej akcji. Również Ochotnicza Straż Pożarna. Zapraszamy zwłaszcza wszystkich, całe rodziny, ale zwłaszcza ta akcja kierowana jest dla dzieci, aby podnieść edukację na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będziemy prowadzić szkolenia z zakresu właśnie bezpiecznego zachowania na drodze, udzielania pierwszej pomocy. Zapraszamy wszystkich na sobotnie popołudnie 14 maja. I my tam oczywiście też będziemy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Paweł Ptaszek, wójt gminy Tymbark. Dziękuję również. Do widzenia, do zobaczenia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.